życie, 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 życie. Życia piękny dar budzi się w nas jak wiosenny świt. I jak łódkę wśród fal niesie go serca rytm. Jeśli poznać chcesz tajemnice, co w głębinach mogą się kryć, życie wciąż uczy nas, jak żyć. Białe krwinki. Wynoś się stąd już! Od początku swojego istnienia człowiek musiał stawiać czoło niebezpieczeństwu. Ale dziś to niewielkie i małe zwierzęta są naszymi największymi wrogami. Nasi najgroźniejsi wrogowie są zbyt mali, byśmy mogli ich dostrzec. To bakterie, wirusy i toksyny. Oto kilku przeciwników, z którymi przychodzi nam na co dzień walczyć. Jeśli dostaniemy się do żołądka, wywołamy nieżyd, że proszę siadać. Możemy też wśliznąć się przez nos, a wtedy katar murowany. Mała alergia też potrafi człowiekowi zdrowo zatruć życie. A co powiecie na grypę? Uwielbiam wariant Hong Kong z wysoką temperaturą. Uważam, że zatrucie pokarmowe to najlepszy pomysł. Atak przez żołądek to przecież dla nas najłatwiejsze wejście. Organizm jest wtedy praktycznie bezbronny. Na szczęście u bram naszego ciała stoją czujni strażnicy. Limfocyty B, limfocyty T, granulocyty, makrofagi i wiele innych. Strażników tych nazywa się też białymi krwinkami. W ludzkim ciele jest nas miliony milionów. Około 200 tysięcy razy więcej niż ludzi na Ziemi. Chronimy organizm przed wszelkimi intruzami, jacy przedostają się do jego wnętrza. Powstajemy przede wszystkim w szpiku kostnym. Co dzień na świat przychodzi 15 miliardów białych krwinek. Wszystkie zmieściłyby się na zaledwie 3 łyżkach stołowych. Patrz, idzie Baleron. Popatrz na to. O! Naprawdę najwyższy czas, żeby ktoś nauczył was dobrych manier. Tak, są już dość duzi, by pójść do szkoły. Ha? 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 No, dzieciaki, koniec zabawy. Ustawcie się czwórkami. Idziemy do szkoły. A co to jest szkoła? Co będziemy tam robić? Czy tam jest fajnie? Jak to się nazywa? Grasica, szkoła białych krwinek. Macie już wszyscy po parę godzin. Jesteście dość duzi, by poznać czekające was zadania. Co to jest grasica i gdzie się znajduje? Do czego służy? Grasica znajduje się tutaj. To organ odpowiedzialny za ochronę organizmu. Wasze zadanie będzie niezwykle ciekawe i odpowiedzialne. Macie odróżniać wrogów od przyjaciół, a następnie likwidować wszelkie zagrożenia. Będziecie prowadzili życie emocjonujące i pełne niezwykłych przygód. Choć także bardzo niebezpieczne. No, dość tych pogaduszek, dzieciaki. Chodźmy, jazda! Proszę wszystkich o uwagę. Przyjrzyjcie się dokładnie waszym przyszłym przeciwnikom. Skupcie się, będziecie musieli umieć rozróżnić ich na pierwszy rzut oka. Widzimy tu najróżniejsze typy wirusów.
wykorzystują komórki ciała ludzkiego, aby się rozmnażać. W tym celu atakują je i niszczą. To właśnie wirusy wywołują wiele chorób, takich jak grypa, odra, świnka, choroba Heinego Medina. Obejrzyjcie ten film instruktażowy przedstawiający wrogów organizmów akcji. Do niedawna ludzkości zagrażała ospa, ale dzięki kampanii zmasowanych szczepień zdołaliśmy w wielkiej bitwie całkowicie rozbić siły wroga. Ty, nie śpi, bo potem nie będziesz umiał rozpoznać naszych wrogów. To są wirusy. Rozmnażają się w cichych, zapomnianych zakątkach organizmu. Wywołują ospę wieczną, koklusz, dyfteryt, gruźlicę i wiele innych chorób. A tutaj widzimy gronkowce. Są wyjątkowo groźnymi przeciwnikami, ponieważ szybko uodparniają się na działanie antybiotyków. Należy je niszczyć bez litości. Ej, obudź się! Uważaj, bo potem nie będziesz wiedział, z kim masz walczyć. Ale istnieją także pożyteczne bakterie, bez których organizm nie może się obejść. Miliony z nich ciężko pracują, wspomagając procesy trawienne i wytwarzając witaminy. Naturalnie ich nie wolno nam atakować. Porucznik PSI, czy mogłaby pani zjawić się tu na chwilę? Tak jest, panie pułkowniku. Porucznik PSI z naszych służb bezpieczeństwa wewnętrznego przedstawi wam teraz kilku waszych sprzymierzeńców i towarzyszy broni. Od czasu do czasu będziecie musieli przedostawać się do układu krwionośnego. Dla nas, limfocytów, czyli białych krwinek, to nic trudnego, bo jesteśmy bardzo elastyczne. W osoczu mamy wielu przyjaciół, na przykład białka, lipidy, czyli tłuszcze, cukry, sole mineralne oraz witaminy. Osocze stanowi ponad połowę całkowitej objętości krwi i przenosi najważniejsze substancje odżywcze. Potrzebuje ono ogromnych ilości różnorodnych materiałów, ponieważ bezustannie się regeneruje. Druga połowa krwi to także nasi sprzymierzeńcy. Czerwone krwinki transportujące tlen, paliwo dla komórek. Także te maleństwa zwane płytkami krwi należą do naszych sojuszników. Przyspieszają gojenie się ran i regulują krzepliwość krwi. Pamiętajcie, są one bardzo pożyteczne, a przy tym całkowicie bezbronne. Bronić ich przed wrogiem to jedno z naszych najwdzięczniejszych zadań. Teraz rozumiecie, dlaczego trzeba wiedzieć, kogo atakować, a kogo bronić. Na skutek niedouczenia dochodziło już do ataków na czerwone krwinki, a to może doprowadzić do anemii. Dlatego musicie bardzo uważać. O co chodzi? Halo, kapitanie Piotrze? Kapitanie Piotrze, odbiór! Tak, panie pułkowniku? Proszę na chwilę do nas, kapitanie. Oto kolejny as naszych sił szybkiego reagowania. Kapitan Piotr. Opowie wam teraz o reszcie naszych sprzymierzeńców. Jak pewnie wytłumaczyli wam już pułkownik oraz porucznik PSI, do naszych zadań należy zwalczanie wrogów organizmu. Wszelkich intruzów i najeźdźców. Potrzebnych jest do tego celu bardzo wiele rodzajów białych krwinek. Na przykład limfocyty B walczą z wrogiem, zrzucając desanty przeciwciał. W ciągu sekundy do ataku ruszają 2000 żołnierzy. 2000 na sekundę, wyobrażasz sobie? Przeciwciała są bardzo wąsko wyspecjalizowane. Przepraszam, kapitanie, nie rozumiem.
Jak to wąsko wyspecjalizowane? Każdy rodzaj przeciwciał jest zaprogramowany do zwalczania konkretnego typu wroga. Po prostu rozpoznają tylko jeden rodzaj zagrożenia. Jestem Metro, dowódca przeciwciał. Czym mogę służyć? Opowiedz im o sobie. Tak jest. Jesteśmy przystosowani do zwalczania wirusa grypy typu C, ale mam pod swoją komendą speców od wszelkich zagrożeń. Jak sami widzicie, dysponuję ogromną liczbą żołnierzy, ale teraz wybaczcie, przyjaciele, zdaje się, że mamy gości. Wiecie, służba nie drużba, jak to mówią, obowiązek wzywa. Zresztą, jako zawodowy żołnierz nie jestem mocny w gębie, wolę działać niż gadać. Przejdźmy od słów do czynów. Za mną! Przepraszam, kapitanie, a co robić, jeśli samemu natknie się na przeważające siły wroga? Znakomite pytanie. Po pierwsze, to praktycznie się nie zdarza, bo ktoś zawsze zjawi się na wezwanie. A po drugie, jest przecież mitoza, czyli podział komórki. No, ale jak oni to zrobili? W wyjątkowo trudnej sytuacji wzywa się na pomoc limfocyty T. Działają na specjalnych zasadach. Ci z was, którzy myślą o wstąpieniu do tej formacji, muszą być gotowi na udział w bezpośrednich starciach. Można także skontaktować się ze sztabem i poprosić o wsparcie ogniowe dalekosiężnej artylerii jednostek typu B. Te jednostki stanowią jednak tylko niewielką część naszych sił. Większość białych krwinek to dzielne granulocyty, które walczą z wrogiem wręcz, stosując fagocytozę, czyli pochłanianie. A oto jeden z nich, sierżant Kruszyna. Czołem! Ruszamy do boju w pierwszym szeregu i nie przebieramy w środkach. Bij wroga wszystko jedno jak, każdy sposób jest dobry. W tym fachu trzeba mieć żołądek jak struś, ale nam to odpowiada. W organizmie napotykamy nie tylko hordy najeźdźców, ale także kurz, brud, odpadki i różne toksyny. Usuwanie tego rodzaju niepożądanych substancji należy do zadań fagocytów. Zawsze możemy też liczyć na nasze nieocenione pomocnicze jednostki porządkowe makrofagi. Dzięki nim utrzymujemy organizm w czystości. Wspólnie usuwamy wszelkie zanieczyszczenia, wirusy i bakterie. Te spasione, pasiaste dziwolągi to mają być strażnicy? Żeby mnie złapać, musiałyby się rok odchudzać. Tak, tak. Fagocyty pożerają wszystko na swojej drodze. Żywe czy martwe, przyjaciół i wrogów. A oto bazofile, pojawiające się podczas reakcji alergicznych. Do ataku! Mówiąc o naszych sprzymierzeńcach, nie wolno zapomnieć o malutkich interferonach. To super szybcy posłańcy, którzy w razie ataku na komórkę alarmują całą okolicę. Gdzie on się podział? A, jest. Dzięki temu mamy czas przygotować się do obrony. Dziękujemy za szybkie przybycie. Wirusy rozpoczęły ofensywę! Wszyscy na stanowiska obronne! Szybko, jesteście tam potrzebni. To rutynowe działania, nie ma się czym przejmować. Kontynuujmy. By działać skutecznie, musimy umieć rozróżniać wrogów od przyjaciół. Pamiętajcie, że wszystkie komórki organizmu ludzkiego mają identyczne antygeny HLA.
Żadna komórka z zewnątrz nie legitymuje się takim dokumentem. Pokażcie swoje karty identyfikacyjne. Proszę. Tutaj. Ja mam. O tak. A ja? Dlaczego ja nie mam takiej karty? Bo nie posiadasz jądra komórkowego. Poza tym każdy z nas przecież wie, że czerwone krwinki to nasi przyjaciele. Żadnemu dobrze wyszkolonemu strażnikowi nie przyszłoby nawet do głowy, żeby cię niepokoić. A źle wyszkolonemu? Nie panikuj, z taką budową naprawdę nie musisz się nikogo bać. Wszyscy chcemy tylko twojego dobra, Hemo. Idź i nie przejmuj się. No dobrze. Broniąc czerwonych krwinek i innych ważnych składników krwi, zapuszczamy się w najdalsze zakamarki układu krwionośnego. Porucznik PSI mówiła wam, że to nic trudnego, pamiętacie? Nasza elastyczność pozwala nam wciskać się wszędzie. Spokojnie, dacie sobie radę. A teraz mały sprawdzian. Powiedzcie, co teraz widzimy na ekranie? To groźny wirus. A to? Gronkowce! Obce bakterie, zniszczyć je! A to? Hej, śpiochu, ty mi powiedz, co to jest. To chyba jakaś niebezpieczna bakteria. Nic podobnego. Gdybyś od początku uważnie słuchał, znałbyś odpowiedź. Nie zaliczam, będziesz musiał powtórzyć ten kurs. A wy jesteście już wolni. Życzę powodzenia. Cześć! To twoje notatki? Proszę o uwagę. Zachowujcie się spokojnie, będziemy przechodzić przez ścianę. Uwaga, podejrzana komórka na godzinie drugiej. Co należy zrobić? Podejrzana komórka wygląda niebezpiecznie, pani porucznik. Mnoży się szybko. To pewnie nowotwór. Trzeba go zniszczyć natychmiast. Bardzo słusznie. Przystąpić do likwidacji. Dobra robota. Nadzór nad niekontrolowanym podziałem komórek to jedno z naszych głównych zadań. W ten sposób chronimy zdrowe tkanki. Przed nami żyła szyjna. Przedostaniemy się do jej wnętrza. Za mną. Zmierzamy teraz w kierunku żyły głównej, górnej oraz serca. Naszym celem jest prawe płuco. Za chwilę będziemy wewnątrz serca, w prawym przedsionku. Trzymajcie się, będzie trzęsło. Ja
Wszyscy są? Dobrze, udajemy się do płuca. Strefa 37. Tutaj zaczyna się wasza pierwsza misja. Rozdzielimy się teraz. Każdy przeprowadzi patrol na własną rękę. No, ruszajcie. Będziemy w kontakcie. Odrobina świeżego powietrza. Tu patrol T-14. Dotarłem właśnie do skrzela prawego płuca. Mam kontakt ze światem zewnętrznym. W sektorze panuje spokój. Miej oczy otwarte. To strefa podwyższonego ryzyka. Trafiają się tam duże odpadki oraz niebezpieczni intruzi. Ej! Nikogo tu nie ma! Chodźcie! Jasna! Dobrze! Wyłaźcie! Nie ma się czego bać! Wszystko gra, wroga nie ma w pobliżu! Dobra, słuchajcie! Nasz cel to błona śluzowa! Jak się uda, wywołamy paskudne zapalenie płuc! Juhu! Teraz zobaczycie! Rany, co tam się wyrabia? Przyleciałeś za późno, kolego! O wiele za późno! Jest nas mnóstwo, nic nie zdziałasz! Tak ci się tylko zdaje, Mondralo. Jeszcze ci pokażemy. Tu patrol T-14. Ogłaszam alarm. Poważna infekcja w sektorze 37. Zidentyfikowałem wirusa 346. Przyślijcie posiłki! Dobrze, przyjęłam. Wysyłam oddział białych ciałek. Zrobię, co się da, żeby opóźnić ich marsz. Cześć, coś taki zmartwiony? Przegramy tę bitwę, mają liczebną przewagę. Zaczekaj, coś ci pokażę. A, jesteście limfocytami typu B. To zmienia sytuację. Szybko się zjawiliście, ale wirusów nadal jest strasznie dużo. Nie pamiętasz, czego się uczyliśmy na kursie? Naszą tajną bronią jest mitoza. Właśnie wykonałeś pierwszą samodzielną misję. Gratuluję prawidłowej oceny sytuacji i szybkiego działania. A, dziękuję. Rozwój infekcji powstrzymano. Jak widzicie, działanie układu immunologicznego opiera się na obserwacji, przepływie informacji i koordynacji działań. Ruszajmy. Czekają na nas inne zadania. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka ZOO. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Kuba Wetzile, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Kołodziejczyk. Wystąpili Joanna Budniok-Felix, Wojciech Wysocki, Waldemar Barwiński, Mariano Pania, Andrzej Chudy, Marcin Hycnar i inni.